Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gwoździk, a ze mną jest Michał. Kurwa, witajcie. A Jakie w grze jest zajebiste! Dominik. Jakie No to, zajebiste! no może jestem, no. A tamten się drze oczywiście. Przez... Jakie kurwa zajebiste! Ale o czym ty mówisz? O tym Kej. Ale zajebisty! Jak będzie jakaś polska wieś i tak go biorę. Kurde, nie wiem jak ja to pole będę robił. Ej, to tutaj ty jechałeś. Gdzie? Tutaj przy razie. Nie, to ja chyba jechałem. Nie wiem, ty rozrzucałeś tutaj obornik rozrzucał. Ale nie, ja tutaj mówię o tym oraniu, bo ja tutaj puściłem. Oj, to kosiara pasuje do tego, kurde. To ty jechałeś. Bo ja tutaj poprzeczniaka chyba przez przypadek walnąłem, nie wiem czemu. Dobra, przecież jak ty do końca nie dojechałeś, człowieku. Dojechałem. Nie, przecież ty zacząłeś... Kurwa, to gdzie ja? Ale nie wiem czemu, ale mi się nie chce ten pług podnieść. Myślałem, że obrócić. To się... Wrócić, ta. Czyli Krzysiu, nie kłasz, a obraconym robisz. Możesz raz przy razie jeździć. Tak ogólnie to kupiliśmy nowy traktor. Dwa. To może ja pokażę. Ja nie wiem, jak to. Kupiłem 912. 02. Posprzedałem. Jaka zajebista kosiareczka. Kupiłem do ziemniaków, jak to się nazywa. Tu na belki mur postawiłem. Lampy. Już lampę spaliłem. Cztery lampy. Ogrodzenie. Bardzo zajebiste. Dwie wiaty i... Lub malina. I... To jedzenie. Jakbyście się pytali, czemu ta lampa nie działa na próżny, Dominik ją spalił. Tak zdania. I 1014. Ona jest zajebista. 14? 14. 1014 powiedziałeś. 1014, dobrze powiedziałem. Raczej zaraz nie będę musiał iść. Czemu? Ogólnie. No bo ten. Objechać z Warszawy. No bo szogun. Ogólnie. O, jest. Ogólnie to jutro będę pił. Nie, będę pił Piccolo. Prawda. On jedyny, co kurwa może pić, to szambuwę. Ej, Piccolo. A bez Piccolo, tak. Człowieku. A bo dobra, nie reklamuję w ogóle. Się nie sprzedały. Zaś ci filmik zablokuje. A chyba Czemu? Nigdy w życiu pi... Nie, ja Piccolo chyba piłem raz, jak u sąsiadki na urodzinach byłem. Ja kupuję orężadę, bo stanie. O, właśnie. Referuję piwo. Ty nawet takiego czegoś nie dotykałeś, człowieku. Ja nie. A to dał mi potrzymać. O kurwa. Jezus, kim ja tu pracuję? Jezus, kurwa. Jest mi tu kurwa, nie cwaniakuj gówniarz. Jezus. Taka orka w moim towarzystwie. W nocy by się fajnie robiło orka. No. Ale to czemu nie mówiliście, że orka to też bym wbił? To wbija. I czym byś robił? A nie macie już ciągniczka? Mamy, dla ciebie znajdziemy. Takie czy skiby fajne mamy. A to spierdalaj. Nie no, cztery bym ci kupił. Ale fajnie byłoby tak na trzech pójść. A nie w traktor, ej. A dwunastka nie ma. O, w sumie. Modu. Ma. No właśnie. To Case'a byś mi tego kupił, co teraz nie jeżdżę. Ja mam 15 tysięcy. Tak, teraz, jak ja z 30, mam teraz z Case'em będzie. Ej, ja mam... FPS. Ale zajebiście! Uwa, aż mi stanął. Zajebiście, pierdolę, kup... Nie odzywam się do tego. Nie chciałbym być niemiły. Ty nic nie masz, to nie moja wina. O nie. Kurde, ale to fajnie idzie teraz. Wiesz co, fajnie jakby tego ściernicka nie było. Gdyby to się wzięło, zakultywowało. Ale żółwku by przyjechał do pruku po tym orkę. Za dużo roboty. Ty tam raz przy razie robisz? No, po co mam pół obracany, nie? Nie wiem, ale się pytam.
A ty jak ty to Kurde, robisz? co? Jak ty to robisz? Przedzieliłem na... Po prostu pojechałem prosto, pracownika puściłem, żeby w miarę równo pojechał. Jo, już wiem. A ja teraz tak jeżdżę na ten. Jo, coś mi FPS-y spadają. Czemu? Boziu. No właśnie czuję. Boziu, czemu? Boziu, czy... Ja mam 30. I nagle mam tlenek 5. Tlenek azotu mam nawet. Na tym laptopie nadal nagrywasz. No, bo tamten się składa. Spawa. Rometa sprzedałeś? Co? Rometa. Rometa nie. Trzymam jeszcze, ale sprzedam. Wiesz, to był najgorszy. Chcesz? To był najgorszy zakup w moim życiu. Wiesz go, czy miałeś już? Pierwszy motor. To był mój pierwszy motor. I to był najgorszy zakup w moim życiu. I kiedyś. Chcesz kupić? Ale wiesz, jak trafisz na coś dobrego, to fajnie, ale jak na coś złego, to już kupiłem nie fajnie. Kupiłem go za 400 zł. I wydałem, kurde, 600 zł na remont silnika. Mój kolega to samo przeżywa, mów. I potem znowu się zjebał. I go naprawiłem, ale już za mniejszy hajs. I go sprzedaję teraz, już naprawionego. Zrobił? A tam się nie dam tych... Jak ja tylko 30 miałem naprawić wszystko. W czym? I ten... I tak myślę, że go chyba tylko zrobię i go sprzedam w ciorty. Weź tak na pół przejechałeś. To weź z tamtej strony rób, co? A ja tutaj będę. Dobra, jak mnie wyganiasz. No coś licho idzie ta orka, kurwa. No. Ty orzesz. Michał, pamiętasz, że kiedyś ten, jak Norbert na, u ciebie orał? Na Wielmożnej chyba. Ja orałem na Wiel... Orałeś? Ja potem jeszcze po tobie poprawiałem, ej, ej, ej. My byliśmy, bardzo późno graliśmy. I... Kapnięci już chyba. Kto był chapnięty, to był. Kogo się wyda. Kto był chapnięty, to był. A i właśnie, cicho bądźcie, bo ksiądz może to oglądać. No właśnie. Ja tam nie wiem, jak ze mną z księdzem robisz. Sam nie jesteś ministrem. Ty też jesteś ministrantem. Nieco z tego. No kurwa. Tylko ja nie jestem ministrantem. Ale wiem. Połowa mojej klasy jako ministrant, byłej klasy, poleciało po to, żeby hajs z kolędy dostawać. To tak samo jak Stasiu. Ja się pytam, było sobota, patrzę, go nie było przez cały dzień, to ja... No i ten, no i tam gram, potem nie było i w ogóle, i on przychodzi, nie wiem, gdzieś godzina, nie wiem, 7-8 w nocy. Mówię, się pytam, co ciebie, Stasiu, w sobotę nie było? Na kolędzie byłem, i co? No i z czekoladów dostałem, forsy dostałem. Szczęśliwy? Jestem. I kiedyś ta sąsiadka chyba jego przychodziła do niego i ten. No Stasiu, otwórz szafę, a co w szafie? Słodek się od groba i żałował jeszcze. Sąsiadka przyszła po to, żeby powiedzieć mu, żeby otworzył szafę? No. Naprawdę, kurwa, zajebisty mam sąsiadów. Ja Michał... bym, kurwa, nie powiedział wypierdalej kobietom i stąd, kurwa, mój pokój. Michał, przyjdę do ciebie i powiem, żebyś otworzyć szafę. On... Ale ty otworzysz sam ją, bo ja się boję. Ktoś jeszcze na mnie spadnie z tej szafy. Już ostatnio mówiłeś, że masz taki porządek. Wejdę od syfi, to co mam robić? A, masz porządek w pokoju, masz ładnie, ale... A ty masz z bratem, czy i Paulina 16 też ma, czy nie? Paula. No, 16 ma sama. Taka VIP, co nie? VIP, kurde. A ty tym wylewaliśmy, czy kopę daliśmy? Kupę. No. A, Leon, to ja tam na te trzy. Na te trzy, co były połączone, które, kurde... Tak stwierdziłem, że ja wszystkie pola połączyłem na tym... Nie no, jednego... Nie no, dobra, nie połączyłem wszystkich. Pol w twoim skin rzepaku. A na tej mapie grasz jeszcze. Burza idzie, idę tak. A mnie buzia ominęła. To może przyszła do mnie. Widać, że się buzia ominęła. Ty słuchaj, a byśmy kiedyś zrobili taką akcję, że na przykład do ciebie przyjeżdżałem we trójkę. Ała. Co? Kiedy? W realu? No. A to możecie. Pojebało. Ale na serio ja mówię. Pojebało. Albo do Michała. Chyba nie. Ha.
kogoś między świniami postawimy, co? Dominik. Bierzemy Piotrka? Bo jak mówimy o świniach, to mi chodzi o... No, już miałem na myśli Piotrka. No to nie wiem, co ty mówisz cały czas na myśli. Ej, bo świnia, Piotrek. Ale jaka jest w ogóle temperatura tutaj? 18 stopni, to zimno, ciorty. Domykam się. Ty ją mówisz, ja mam 15. Tak mi na zegarku pokazuje. Ale ja mówię na... W realu. W lesie. Patrz, widać, że bierze dotację z Unii. W realu? Domykam okno. Tak, biorę. Ja w 30 to mam jedyne co otwieranej drzwi. Michał, ty byś nie... Jakbyś mógł brać dotację, to byś nie brał? Jak opryski same kosztują na nasze hektary 50 tysięcy? Płaci ci się to tyle oprysku dawać. Teraz się... Lepiej te opryski dać niż... Potem grosze liczyć. Wiadomo, jak to będzie znowu taka susza, wiesz, tam zboża to pół biedy, ale jak... Tak jak u nas to krowy. W roku... Z 3 hektarów miałem tyle samo, co z 6. Tak jeszcze raz powtórz, bo cieściowo. 3 hektarów miałem tyle samo, co z 6. Ilu? 3. Bida w tym kraju. Właśnie. Ale ci mówię, jak byliśmy na łąkach i zwoziliśmy już, my tak usiedliśmy na chwilę, bo trochę gorąco się zrobiło. Patrzymy, złapaliśmy za trawę, pociągnęliśmy, a tu się ta gleba unosi. Korzenia i te inne. Tak sucho. Za roku będzie to samo. Wiesz, kiedy jest stan? No to nie, bo takiego suchara bym teraz jedną. Miałem powiedzieć, gdzie... A ja dzisiaj Michałowi opowiadałem, bo tego, oglądałem jakiegoś gościa i suchara mi wali. Słuchajcie, jakich sucharów opowiadałem. Ładnie pokładałem te belki, co jak co, ale te belki to zajebiście pokładałem. Tak, nikomu się kurwa nie podobają. No jak ty układasz tak dziwnie? Może stały takie stuk na jedną rzędkę i... Jak dziwnie. Może byś tu podszedł do mnie i pokazał, co ja robię. Się namordowałem. Ja pierdzielę. Już idę. Ja też tak muszę zacząć się na ciebie drzeć, jak Dominik. Ale co? No bo ty ciągle się na niego drzesz. Nie drę się. Ja pierdolę, jakie funkcje, kurwa. A ten nadal ma ten orgazm, ja pierdolę. Przynajmniej ja kurwa mam mieć trzym orgazm, nie jak ty. Natalia się nie liczy. Jaka Natalia? Ty wiesz jaka. Chyba ty wiesz jaka, nie ja. Odcinek szósty. Ty u ciebie ta Iwona, nie. U ciebie, jak ona tam się nazywa? Jesteś Julka. Kurwa Iwona. Jak? Julka. Jesteś kurwa Iwona z jebie. Iwona. O, poruszyłem ten. Rozdrapałem starą ranę. Nie. Bo ja miałem tak. Wymienię ci Patrycja, Asia, Sola, Wiktoria, Julka, ale to Julka z Anglii. O kurde, za grubasów się łapie. Jesteś kurwa grubas, wiesz jaka zajebista blondynka? Szczupła. Co? Szczupła. Taka, no szczuplutka bardzo. No to po co ją rzuciłeś? Nie, ona mnie. Nie. Smutno nam, Michał. A kogo to zboże? Które? Działa naprzeciwko. No nie wiem, może zaorać. Zaorać, aha, dobra. Mówię, że nie dobre. Masz mapy, możesz sobie grać na Ursulowo. Idź mnie z tym niedostwem. Czemu? Znaczy, ona mnie nie rzuciła, tylko wyjechała do Anglii. A u mnie kolega też miał taką. Widzę. Ona była z Polski, ale mieszkała w Anglii. No, i ten. Ona też jest właśnie z Polski. To ja może to ta sama. Nie, nie to. Ona blondynka. No. I się taki mój najlepszy kolega ten się w niej zakochał i ten. Spisali z nią i pisał z nią i w ogóle ona wyjechała i się. No tak koła mi buksowały. Ja miałem lagi i pre. I to kurde, już mam 7 takich krótkich materiałów bugów na Ursusową. Po ile sekund? Jeden, co to było z nich? Co? Nagrywam. Nie uczę się, nigdy się nie uczę.
Dobra. Uczyłem się. Uczyłem się finansowania. Mama się uczył. Ty u mnie też jest taki bóg. Robiłem zadania, ej. Teraz będzie na ja muszę kończyć, nie? Nie. Gwoździka to nigdy. A ty, Michał, potem na jaką idziesz? To na jaką? Szkołę. Co? Na jaką szkołę potem idziesz? Rolniczą. Masz gdzieś tam w okolicy. Usta koloro. Jak się to nazywa? Rakowice. Teraz jakiej... Teraz fani gwoździka tam pojadą i będą cię tam opisać. Będę cię tam. Za mam... 2 lata. O. Tak jakby. Dragie są. I też mój internet. Chłopie, burza idzie. I teraz się nie spodziewam dobrego internetu. Kurde. A ja się boję, co to u mnie będzie. Właśnie to... Lekcji w sobotę tylko robili, nie wiem, pod koniec roku szkolnego, a teraz... Dobra, jestem. W sobotę lekcje? Ja nigdy nie miałem soboty lekcji, ej. Dla mnie... Ale podobno co 2 tygodnie i to z niemieckiego i z angielskiego. Psia mać, rok temu, tylko pod koniec roku, chyba tylko bym może 2 lekcje dodatkowe. A teraz oni chcą nam nawalić, bo nowy dyrektor jest. Dyrektor spoko, ale... U nas. Nauczyciele. Wiesz, nauczyciele tacy sami. O kurwa, jak ja tego nie zauważyłem na tej mapie, jak fajnie zajebiście tu się drzewa ruszają. Wiem, że u nas jeden gościu ten wczoraj dostał opieprz od dyrektora i poszedł ten do poprawczaka. Serio? No, 17 lat, 2. klasa. No to chyba musiał coś zrobić, jak do poprawczaka poszedł. No. A co zrobił, wiesz co? Może? Nie, wiem, że on jest starszy ode mnie. Wiem, że rok temu. Gimnazjum Czech blok tego. Było. I poszło do tego. No. Coś mi tutaj krzywo idzie z tym. Czemu ja tak dziwnie oram? Właśnie tak patrz, takie elki robisz. To jest polski rolnik. Raz tak robi. Ej, nie obrażaj. Wiesz, jak ja się naorałem. Ale fajnie się orało. Ktoś do mnie coś pisze, do ciebie też? Na TS-ie? No. To pewnie Minecraft. Podzu. Takie dziwne te robisz, pola. Jezus. Michał, ty grasz w Edesa, nie? Jo. No, myślałem, że zobaczysz, kto jest na tej. Pewnie magik. Dobra, zostaw. Powiedz, że nie możesz, teraz go nagrywamy. Bogacz. Jak ja mam? To weź, Michał, napisz mu. To pozdrawiamy magika. No. Magik Play Games. Tak, a nie ma Ging 88? Nie, no dobra. Czemu 88? A tu się fajnie te... Na TS-ie jest tylko Władimir, Kuncio i Michał. Michał. Michał to jest kierownik. A... Kierownik administracji. Zobaczcie, jak ja piknę. Raz przy razie, elegancko. A ci na Skype'ie pisze, czy na TS-ie? Bo Skype'a mam wyłączonego. To nie ma nikogo takiego, kto bym podejrzewał, że może do ciebie... Podejrzewał, że może do ciebie pisać. No właśnie. A skąd to może wiedzieć? No właśnie, on gra w Minecrafta, ma szacunek na ciebie. Nie no. Teraz to się może. Teraz to już nie odpowiedziałeś. Minecrafta już nie gram chyba z ponad rok. Ej. Tata, przestań mi tu kłamać. A na live... Ponad rok tylko ostatnio na live'ie, w sobotę. Ej. A podaj tutaj w opisie teraz hitboxa tego Franka. No, Franek. X. Fran 3KX. X. I ten. I ludzie, jak będziecie wbijać, to piszcie, że jesteście od nas. No. Kaskadera. Pamiętasz, jak chyba to losowanie było, co ja wbiłem? To ile my kluczy zgarnęliśmy? Ajeb. Kurde, chyba potem... Tak mnie wziąło. Wziąło. Tak mnie pierdolło.
Usta kolorowe, oczy szmaragdowe. Na pewno kiedyś skończymy to pole. Oczy szmaragdowe, usta kolorowe. Kto tam, kipopotam. Tam witam, o zdrowie nie pytam. Jak to twoja mapa się, Michał, nazywa? Tychy, w, e, i, ty, z. Dobra, kij, tak nie wiem. Zero. Zaraz, za niedługo się zacznie, kurde, szukanie map. Już teraz zacznij. A wiesz, że mam wybraną? Mów, bo cię ścięło. Jeszcze raz mam powtórz. Taką jedną. Do zobaczenia. Do zobaczenia, mam taką jedną mapę. Jak ją zobaczysz? To możliwe. Nie, mam dwie, to muszę się dowiedzieć na nazwę tej jednej mapy. Czyli kiedyś mi tak naszło znowu zagrać na Holzhausen, nie? Jak chcesz. Wiesz, że zawsze wszystko jest do spełnienia. Może taki większy sezon? Nie, no nie, ja takich, to ja takich, to ja większych sezonów nie jestem stworzony. Czemu? Nie umiem, nie, no ja muszę zmienić otoczenie. Puszczasz nas? Nie no, znaczy mapę, nie? Aha! Jak nadal nie rozumiem? No, że nie umiem grać dużo, długo na jednej tej samej mapie, nie? Jesteś przywiązany do tego samego przytoczenia, nie. Bo w realu to jest co innego, ej. Bo niektórzy porównują real do gry. W realu, kurwa, co byś się to patrzył, bo na przykład mapę grasz tam z parę miesięcy i co, będziesz zmieniał, kurwa, w rzeczywistości co miesiąc, kurwa, gospodarstwo? No. Ty byś musiał zmieniać co dwa dni. Co? Ty byś musiał zmieniać co dwa dni. Taki mi to proszę. Gdzie jest Dominik? Proszę, szpiedzę. Wiecie co? To ja chyba skończę odcinek. Czemu? W sumie. No bo już jest 19 minut. To poczekasz, Dominik przyjdzie, to on też się pożegna. Dobra, to poczekaj. Ty tam na tej mapie swojej grasz. Jeszcze się muszę pouczyć. Też? Pouczę się dzisiaj. Polskiego? No, kartkóweczko jest trochę. Kurwa. Uczuj kurwa. W sumie to wy się możecie teraz nie uczyć, a w trzeciej klasie weź się do roboty i... Co? Uczuj kolorowe. Wiesz, że ja się nie muszę uczyć? Ja też się nie muszę uczyć. Ja jestem jakoś samouczny człowiek. Już nie, jestem. Ja wszystko zapamiętuję z lekcji. No ja nie jestem na lekcji, ale ja przeczytam raz, nie dwa i już wszystko wiem. O co się rozchodzi? Całe szkołę. Taki do dupy temat. No. Konkretnie? Kurwa, o zapamiętywaniu na lekcji. Aha. Ja śpię na lekcjach, więc... Nagrywamy jeszcze czy już? Nagrywamy, czekaliśmy na ciebie, żebyś się poszukał. No dobra, no to... Ja go prosiłem, żebyś... Kurwa mać. Mów. No miło, że na mnie zaczekałeś.
On już chciał dawno zakończyć, tylko ja powiedziałem sobie na ciebie. Ej, ej, jak dawno, ej. Chciałem dograć, nie? Ty byś się on by się pożegnał i by było dograne tak ładnie. Dobra, to by było. Potem na tyle. By było. A mi się nie chce. Link do kanału Dominika macie w opisie. Link do Facebooka Michała macie w opisie. Dobra, też dobra. To link do Facebooka. Pewno hejtu będzie. Ej, wyjebało cię? No, i był ze mną Dominik. No, siema. I Michał. Pozdrawiam wszystkich. Boys, my friends. Ale oraj tu, Ani. No, cześć. Cześć.